Za chwilę rozpoczynamy Triduum, najważniejsze święto w roku kościelnym. Co to jest tak naprawdę Triduum? Triduum to trzy. Trzy dni, które tak naprawdę są jedną wielką liturgią. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i dla nas troszeczkę wymykające się z wyobrażenia, bo kiedy idziemy na liturgię do kościoła, to wydaje nam się, że to jest jedna liturgia, zaczyna się i kończy. Nie? Odrzuca się nie Ojca, kończy. A ona się rozpoczyna się czwartek. Czwartek, a skończy się dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Czyli w takim wypadku, czy to jest jedyna msza czwartkowa, którą możemy, na którą możemy iść jako zwykli parafianie? Tak i nie, bo jest to jedyna msza, zawsze wieczorem rozpoczynająca Triduum, jest to jedyna msza w naszych parafiach, ale jest zawsze również msza święta do południa w katedrach, która jest taką matką wszystkich kościołów, nazywana mszą krzyżma, kiedy są błogosławione, święcone oleje raz w roku, olej krzyżma, czyli ten, który używam między innymi do sakramentu chrztu świętego oraz olej chorych. Ona jest sprawowana pod przewodnictwem ordynariusza, biskupa miejsca ze wszystkimi księżmi i można byłoby powiedzieć, że jest to msza święta także na pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Czyli ta msza wieczorna jest sprawowana na pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Bardziej tak trzeba byłoby powiedzieć. Oczywiście te dwa sakramenty są sobą sprzężone i ciężko to rozdzielić, ale jeśli moglibyśmy tak rozróżnić, to byłoby dobre rozróżnienie. A co wyjątkowego dzieje się właśnie wieczorem na tej mszy? Jest takie nabożeństwo, które niestety jest często pomijane w parafiach, czyli mandatum. Obmycie nóg na pamiątkę tego, co zrobił Jezus właśnie podczas ostatniej wieczerzy. Na pamiątkę tego, co zrobił Jezus, ale również na pamiątkę tego, co my mamy robić zawsze jako chrześcijanie. Mandatum, czyli obmycie nóg, to jest tak naprawdę nazwa bierze się od przykazania, nowego przykazania. To jest przykazanie. I teraz Chrystus pozostawia nam w praktyce, jak ma wyglądać to nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli ja mam wziąć i obmyć drugiej osobie nogi. Tak jak czyni to niewolnicy. I jest jeszcze jedno, i dla mnie ważne, bo powiedzieliśmy o tym, że to jest jedna liturgia, która zaczyna się w czwartek. Ta liturgia też trwa w nocy i ta noc tak naprawdę już trwa w ciszy, ponieważ już w trakcie liturgii wielkoczwartkowej, tej, którą rozpoczynam, tej mszy, milkną wszystkie organy, pochwała na wysokości. I zapadamy w tę ciszę i może warto w tej ciszy się zatopić i zacząć rozważać to, co właśnie dzieje się przez te całe trzy dni. Tak, to jest czas ciszy, czas naszej ciągłej liturgii trwania w modlitwie do, moglibyśmy powiedzieć, kolejnego wspólnego zgromadzenia, chociaż Kościół cały czas się gromadzi na tej modlitwie w te trzy dni, w czasie jednej liturgii. Ona jest najważniejszą liturgią w ciągu całego roku i my się gromadzimy, ale trwamy oczywiście w medytacji, w ciszy do kolejnego zgromadzenia. I to jest niesamowicie istotne. Można byłoby powiedzieć, że w ciszy powinniśmy trwać, aby być może zatrzymać się również nad tym nowym przykazaniem. To Bóg daje nam tę pełnię miłości, pochyla się nad nami, nade mną, nad tobą, nad każdym z nas i obmywa nam nogi. Chociaż może czasami dla nas to być krępujące, bo gdyby ktoś nam chciał na przykład obmyć nogi, można byłoby sobie zadać pytanie, jak my byśmy się zachowali, gdyby ktoś powiedział, słuchaj, dzisiaj tobie przed całą parafią umyję nogi. Nie? Na początku jest taki pierwszy odruch chyba jak Szymona Piotra. Po co? Dlaczego chcesz? Dlaczego mi? Mam czyste nogi. Dlaczego mi? Ale tak jest. Bóg obmywa nam nogi, ale my mamy obmywać innym. Być może trzeba byłoby zadać sobie pytanie, komu powinienem obmyć nogi? Czyli nie temu, któremu w jakiś sposób bardzo teraz lubię i chciałbym, nie wiem, pomasować mu stopy, tylko może kogo nie lubię, albo z kim się pokłóciłem. To może być osoba bliska, dalsza. Obmyłbyś nogi swojemu pracodawca albo podwładnemu z pracy, na którego ostatnio nakrzyczałeś? Myślę, że warto o tym pomyśleć i tak. Niech każdy wykorzysta tę ciszę do tych przemyśleń.